Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i Elden Ring. No i tak, dziś wracamy do maga, wreszcie. I słowem wstępu powiem, że zmieniło się niewiele od tego czasu, poza kilkaset kolejnymi podejściami do moga. I tak, a najważniejsze jednak zmiany to to, że mamy dzisiaj kostur półludzkiej królowej plus 15. Jest spowodowane faktem, że na plus 15 przy obecnych statystykach jest to jeden kostur, który przebija nam meteoryt. Przy czym może Akademia też by kiedyś przebiła, ale jak sprawdzałem, to niestety no, jeszcze jej trochę brakowało, więc tak. Kostur półludzkiej królowej plus 15. I tak, dziś mogę najłatwiej powiedzieć, że idziemy w dwa miejsca. Jako czarodziej oczywiście, podkreślam po raz kolejny. Po pierwsze będziemy robić to, co ostatnio wojownik zrobił. Czyli pójdziemy po bardzo potężnego samona. Parę innych pierdół. Ale zanim to, to powiem wam, że biegając tutaj sobie po prostu... jak to się nazywa? Z nudów po prostu bijąc tutaj, czy to wilki, czy to innych, odkryłem miejsce, którego... wcześniej jakimś tym nigdy nie widziałem. Proszę. Tutaj. Mamy tu jakieś przejście w dół i... oj, lampa jest na złym slocie, jak jeszcze patrzę. Muszę dać się na dolny slot, nie żeby to się gubił, więc szybko to tylko naprawię. Ile ją znowu znajdę, bo ja jestem ślepy, jeśli chodzi o lampę, za każdym razem. Wait. Czy ja? Nie no, gdzieś... ona gdzieś musi być. Pewnie znowu się śmiejecie z mojej ślepoty, znając życie. O, jest, tak jak zwykle. I cóż, no chcę to zobaczyć, zanim pójdziemy dalej. Z czym tu mam do czynienia? Nie, tylko nie ten dziad. Okej, okay. Całe szczęście jesteśmy potencjalnie trochę overleveled. Definitywnie. Co by było, nie było, powinien być w stanie dziada pokonać. Właśnie jak jeszcze przy czym jesteśmy, zobaczmy, jakie obrażenia zadam. Ładne. Oczywiście nadal nie jestem może najlepiej przygotowany na to wszystko, bo jak widzicie, mam mało butelek many, dużo butelek życia i inne takie pierdoły, ale no, nie przejmujmy się tym. Unicestwijmy po prostu dziada. Tak. Kurczę, nie mogę się doczekać, kiedy naprawdę w końcu sobie poradzę z mogiem. Chcę po prostu strzelić z manmany. Ale no, póki co możemy zająć się tymi właśnie sprawami innymi. Przy czym powiem, że chyba zanim pójdziemy znowu próbować się z mogiem na odcinkach jakoś tak porządnie, będziemy musieli zrobić jedną rzecz, ale... a, w sumie dwie rzeczy, jak tak teraz myślę, bo jedną to wiecie już o co chodzi, Kaidenę Moga. Zamarznięta igła. Dobrze to sobie zobaczyć, ale tak. A drugą rzecz natomiast, którą musimy zdobyć, to... zresztą sobie temu zobaczymy to sobie w ramach odcinków później i... co to zamarnięta igła? Miecz do pchnięć. Na dziewiące pchnięcie. Nagromadzenie mrozu, okej. Okay. Czyli mam jakiegoś rapiera po prostu. O, taki... ło, ładne. Słownie rękojeść rapiera, która ma lód jak ostrze. I tak, cienki jak brzytwa, lodowy miecz kolny. Kudy przecież idzie jego kraliskiego kowarkelskiego. Wywołuje u wrogów odmrożenie i wystrzeliwuje ostrze w silnym ataku. Okej, miecz do pchnięcia normalnie. Ale fajne. Wiecie co? Można być głupie, ale idziemy dzisiaj na content naprawdę niskopoziomowy, so... chodźmy sobie to ulepszyć. O ile mam jakiekolwiek runy? Mam 7000, powinno być, okej. I właśnie, może jeśli to wezmę, czy jakimś tym... tak, udało się, dobrze. Mamy wystarczający dźwig, żeby móc wziąć coś innego, to oczywiście też wezmę ikonę Radagona. Bo nic będzie, jestem majem. A przyspieszenie rzucenia zaklęć to świetna rzecz. I tak, obrażenia tutaj są nie najgorsze, jak na nieulepszoną rzecz. Zasięg tego jest świetny. Okej. Okay. Chyba mam nową ulubioną broń na 5 sekund następnych. Jeśli ktoś się zastanawia, czemu mówię ulubioną broń na następnych 5 sekund, to... like, wszyscy chyba mnie znają na tyle, że wiecie, że co chwilę się fascynuje czymś innym. Ciężko mi się zdecydować na jedną konkretną broń.
You've defeated General. The General was blighted by Scarlet Okay. and driven to madness. There is no parallel to your... Thanks to you. Descend underground and make it your... Okej, ale i tak wzmocnimy i... O proszę, coś za ponure. To coś gorszego nie powiedziałbym. Ponure łatwo zbierać. I trzeba ich mało, więc ulepszajmy ile wlezie. Bo wydaje mi się, że nawet jeśli nie będzie to jakaś potężna broń bardzo czy coś, to sam fakt po prostu tego, jak ona działa, jest fajny. A w ogóle jakie ma statystyki? 20-20, okej. Okay. Na takich statach mieć takie bonusy... Wydaje się nie najgorsze. Dobra, tak czy inaczej. Będę z takiego pięknego rapiera, którym się będę dzisiaj bawił, jak już mówiłem. Po tym, jak go teraz tutaj znalazłem. Schodzimy do Nokronu, czy jakoś tak. A w czasie ładowania pozwólcie, że siorbnę sobie kawę. Jak zwykle moja ulubiona kawa z mlekiem. Raczej mleko z kawą. Jak zwykle to nazywać. I właśnie, jeszcze zanim może pójdziemy, to... Nie, w sumie nic nie muszę robić. Tylko myślałem o jednej rzeczy, ale nie. Przypomniałem sobie, że to zrobiłem. Więc no, po prostu idźmy. I tak... Powiem wam szczerze, że tutaj mi cel jest prosty. Po prostu dostać się tam, gdzie ostatnio. Tym razem podnieść ten przedmiocik. Tego potężnego przyzwańca. A dlaczegoż to tym razem chcę go podnosić? Ostatnio nie chciałem, odpowiedź jest prosta. Pokusa. Naprawdę pokusa jest silna, żeby go używać. I... Naprawdę nie chciałem po tym, jak w poprzedniej serii go mocno nadużywałem, ale... Im dłużej nad tym siedziałem teraz, myślałem o tym, jak sobie nie radzę magiem. Albo jakie trudy mi sprawia DLC wojownikiem. Doszedłem do wniosku, że po prostu niepotrzebnie sobie utrudniam życie. Jak jestem w jakimś kryzysie czy coś, to nawet... Jakby to powiedzieć najprościej, no for the content, chat! Jezu, już mi ten nawyk wszedł za bardzo memicznie z streamów. No tak, dla tych, którzy nie wiedzą, dosyć często ostatnio streamuję na Twitchu i tam to mi naprawdę odbija. To mocno, więc tak. Więc właśnie z tego nawet kontentu, jakim jest prowadzona przeze mnie seria, stwierdziłem, że właśnie warto będzie po prostu, jak to się nazywa, no... uchylić czoła, przyznać się do swojej słabości, czyli we świecie, no... A może nawet nie tyle, żeby koniecznie używać go zawsze, ale w kryzysowych sytuacjach wziąć i użyć tego potężnego przyzwańca. Okej. Okay. Gorzej, że zgubiłem wejście. Nie, dobra, jest tutaj. Udało się. I tak. Wait. Ja wykupiłem tylko wszystko. Nie wykupiłem od niego. Nie wiem, czy zaraz nam w takim razie D nie zginie. Ale nieistotne tak naprawdę. Bo czy zginie, czy nie, i tak... Dla tej postaci to nie ma wielkiego znaczenia, poza tym, że tam są cuda inteligencja. No, przypomniałem sobie, że w sumie przecież dostaniemy jego dzwonek. Więc nawet jeśli będzie martwy, to będę mógł je sobie wykupić. A sam chcę zachować inteligencję tych dwóch, myślę o tym, żeby je właśnie wziąć, głównie z jednego powodu. A nie wiem, czy później nie będziemy mieć problemów w niektórych lokacjach. Nie mając dostępu do niczego, co dobrze sobie radzi z umarlakami. Przy czym... Jak mówię, myślę. Wiem, to dziwne dla... kogoś, kto nagrywa filmy na YouTubie, żeby myśleć. Ale tak, myślę. Czasami mi się zdarza. Chociaż osobiście tego nie polecam. Nie myślę, nie jest fajniejsze. No ale kontynuując teraz tak serio. To tak. Właśnie, żeby ich nie wziąć i mieć tutaj minimalnej wiary, żeby móc ich używać. Dla samego prostego faktu, którym jest... No, jak to się nazywało... Brakuje mi słów. No, efekt antyumarlakowy. Na tych... Po pierwsze na... tej jakby świętej broni, którą tam można od niego wykupić. A po drugie na... Ten jest taka właśnie inkantacja jedna, która... Naprawdę świetnie rani, ale tylko marlaki.
Trzeba w sumie tych żyjących w śmierci, bardziej niż umarlaki, bo tutaj to jest umarlaki, a to trochę ciężej określić niż w świecie mrocznych duszów. Chcę być totalnie szczery, więc... Ja. W sumie... Przypadowo nawet sam fakt, że jesteśmy tymi zmetowincami. I okej. Mamy możliwość odradzania się. To może przez tą butelkę, którą mamy, może to jest przez coś innego. Nie mam pojęcia, bo... Jak da się wywnioskować po tym, że mamy wielu innych tutaj zmartwieńców? Nie każdy ma taką magiczną umiejętność. No chyba, że ona nie jest brana pod uwagę jakby w świecie. To jest takie tylko gameplayowo, żeby to było nadal Souls-like. Ale no... Więc teoretycznie, czy my jesteśmy nieumarli albo jakimiś tupami żywymi, czy coś? No nie mam pojęcia. Mam za to pojęcie, że ci, co żyją w śmierci, czyli głównie szkielety, no po prostu są traktowane negatywnie w tym świecie i właśnie są specjalne rzeczy do eliminowania ich. Oj, oj, jak ten rapier jest piękny. Wspaniała broń. Co drogą, który mam poziom tutaj? 55, wow, wyższy niż myślałem. Ale anyway, że tak to określę. Poza tym wszystkim, jeszcze zapomniałem też wspomnieć, robiłem trochę researcha, jeśli się tak to określić. Po tym... Znaczy, odnośnie tego, jak wyglądała moja rozgrywka na oryginalnej postaci, czyli ze starej serii. I udało mi się wyłapać jedną ciekawą rzecz. Tuż przed finalnym starciem, wydaje mi się, nie wiem, jestem troszkę pewien, bo to było kilka odcinków wcześniej, więc... Ostatecznie mogłem jakoś tam 4 seta zrobić. Ale miałem 40 witalności. Zobaczcie, ile tutaj mamy. 40. Zatem idzie, prawdopodobnie nie muszę już w życie inwestować aż tak bardzo. Przy czym tak podinwestuję jeszcze do 50, może 60 ostatecznie. Ale chcę to odłożyć na dużo później. Najpierw chcę definitywnie tak z... sobie nie wiem, ile mi daje ta korona inteligencji, więc ciężko mi powiedzieć, ile jeszcze chcę dobić sobie. Okej, mam 30 bazowo. Powiedziałbym, że tak jeszcze z kolejne 30 co najmniej chciałbym wydać w inteligencję. Jak to ostatecznie wyjdzie, co jeszcze się zobaczy. Ale no. To jest taka jedna rzecz, którą chciałbym zrobić przed tym wszystkim. Może trochę więcej zręczności. Przy czym, tak. Na wojaku idę... No wojaka, więc tam... Quality głównie. Chociaż z większym naciskiem na siłę przez to, że... Przykładowo dama, mój ulubiony miecz. Po prostu... Świetnie działa w dwóch rękach. Więc tak. Ale no. Tutaj prawdopodobnie właśnie będę dodatkowo zręczność zwiększał, bo jak się dowiedziałem dawno temu, zręczność wpływa trochę na prędkość rzucania zaklęć. A jeśli będziemy mieć wystarczająco dużo zręczności i może ewentualnie jeszcze ubierzemy w końcu kiedyś kostur, ten, który nosimy ze sobą. A... On jest... Tutaj będzie szybko. O, ten. Wait, czemu ja go już zacząłem ulepszać? Na niego nawet nie mam statystyk. Czemu ja go ulepszam? No tak czy inaczej, jak będziemy mieć trochę zręczności ten kostur, to może nawet nie trzeba będzie... jak to się nazywa? No, nosić ikony Redagona, żeby mieć maksymalną prędkość rzucania zaklęć. No, ale dobra. I idziemy dalej. I zacznijmy może od tego, że po prostu muszę się zastanowić teraz, czy tu było coś cenniejszego jakiegoś? Dobra. Zbierać upiornych konwali. Definitywnie, to jest ważniejsze. Właśnie, ciekawe, czy to przebija tarczę. Nie. Chociaż nadal... nakładam rus. To już jest coś, co może wytrącić kogoś z równowagi. No i mamy co? A ten ruch akurat jest o tyle fajny, że proszę, przebijamy tarczę nim. Chociaż częściowo. To jest jedna rzecz. A druga w ogóle, wydaje mi się, że te obrażenia, które mam tam zapisane, kłamią. Zobaczcie, no... Nie chcę tu zginąć tylko, więc muszę się trochę podleczyć. Ale tak, no. Zobaczcie, oni muszą mieć albo wielką podatność, albo nie wiem co, ale... Powiem tak. No, tak jeszcze silna, tak 173. Mamy obrażenie tutaj łącznie, jak tak szybko patrzę, to 120, nie, 130, znaczy 238 chyba. A dostałem tyle obrażeń, więc...
Albo oni mają bardzo niskie odporności, co by było zaskakujące, bo wrogowie zazwyczaj mają dosyć spore redukcje. Dosyć spore, mówię o jakichś takich rzędu 20 parę procent nawet, tacy przeciętni. Dochodzi często do jeszcze wyższych numerów przy elitach i bossach. Ale sądzę, bo tym ile bije, co oni naprawdę muszą mieć niskie. Albo to musi mieć jakieś bonusy ukryte. Tak czy inaczej, dla takiej postaci jak ta, którą gramy, ten rapier jest idealny. Nawet nie chodzi o statystyki, czy cokolwiek innego niż sama estetyka, czy to, że jest to karyjska broń królewska, tak pokrętnie to nazywając. A my, bądź co bądź, jesteśmy, przynajmniej na tej postaci, po stronie Rani, karyjskiej rodziny królewskiej, więc no świetny po prostu relikt zdobyliśmy. No tak, dla tych, którzy nie wiedzą, tutaj właśnie planuję iść na finał, po prostu wątkiem Rani. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak, ona doprowadza ostatecznie do alternatywnego zakończenia. Gdzie się jej słucha i się wykonuje wszystkie jej jakby kroki, że tak to najłatwiej chyba nazwać by było. Natomiast na wojowniku? No niekoniecznie. A dobra, to było przejście do tego, zapomniałem znowu. Właśnie niekoniecznie planuję to zrobić. Pójść dalej za jej wątkiem i tym podobne? Jasne, czemu nie? Dzięki temu będzie więcej rzeczy do zrobienia, do eksploracji i tak dalej, ale... No powiedzmy sobie szczerze, wojownikiem mam inne trochę plany. Czym też, żeby nie było, że zaraz jestem wysłannikiem tam po prostu religijnym wyższej woli i idealnie pójdziemy na to wszystko, co tam chcą. Też niekoniecznie. Chociaż tam będziemy robić właśnie bardziej takie klasyczne zakończenie. Czyli takie, gdzie to jednak my nadal zostajemy władcą. I tak, dla niektórych to może być spoiler czy coś, ale... No bądźmy sobie sobą szczerze. Elden Ring kiedy wyszedł? O, jak tak myślę. Nie wiem, czemu mi mózg podpowiada, że to był albo 21, albo 22, jakoś tak. Już pewnie się mylę, będę musiał już sprawdzić. Nawet na szybko mogę tutaj zerknąć na telefonie, bo mam pod ręką akurat. Sprawdzę, czy jest wyciszony. Ale no, wydaje mi się, że naprawdę 22, co daje już w sumie 2 lata, więc kto chciał wiedzieć, raczej wie, jak się kończy. Ale nadal sprawdzę szybko. Elden Ring. Okej. Okay. Pamiętam, że wszedł w lutym, ale nie jestem pewien. Który rok? Przepraszam bardzo, czemu nigdzie nie widzę roku? 25 luty 22, dobrze. Dobrze pamiętam, że 22. Więc tak. Rozumiem, nie spoilować jeszcze DLC-ka, bo od kilka miesięcy temu czy coś, ale podstawową grę raczej mogę spokojnie omawiać. Jest mnie to fakt, że nadal staram się unikać niektórych rzeczy, ale tak. Ale tak i tak. Dobra. A teraz zgiń, przepadnij. Dziękuję. Okej. Okay. I teraz najgorzej. Co chcę mu dać? Magię czy rapiera? Chyba rapiera. Dobra. Nie będę tutaj specjalnie się... tak... Ładał? Właśnie, gdzie... A, dobra, tam leży moja plama z zeroma runami pewnie. Boga jak zwykle. Ale tak, jak mówię też, nie będę się podkładał. Idziemy w taki sposób na walkę z... Można powiedzieć, jednym z bardziej wymagających bossów, jeśli jesteś nieprzygotowanym. Ale nie w moim przypadku, bo w moim przypadku wiem, co tutaj jest. Jestem do tego gotowy i tym podobne. No, dawaj, przybieraj mój kształt szybciej, bo chcę wyciągnąć kostura i tarczę. Dobra. Skoro zna moje taktyki, zobaczymy, jak sobie poradzi z tym. Wait. Prawie mu to nie zadało obrażeń. Wow! Tak, z drugiej strony mam moją... Ja, czemu on ma tarczę? Powinien mieć tarczę. Czy
inaczej, on chyba nie umie wykorzystywać tego, co zostało mu dane. Aha! Taka jest twoja taktyka, dobra. Dobra. Tak, tak, chcesz to, zrobimy to po twojemu. I dać mu kamienie. Okej, to będzie jednak wyzwanie. Już miałem tak w głowie, a poradzę sobie bez problemu, ale nie, jednak tutaj będziemy mieć wyzwanie, fajnie. Okej, przy okazji nałożyliśmy na niego odmrożenie. Więc fajnie. Coś, kiedy na nas jest, to odmrożenie nie weszło całkowicie, więc jest dobrze. I teraz proszę, żeby się udało go przełamać. Udało się, nie zdążyłem. Kurczę, chciałem zrobić ripostę. Okej, też jestem odmrożony. Okej, niestety wypił butelkę. Ale tego akurat właśnie nie da powstrzymać w żaden sposób, w sensie. Jak dam mu chwilę, to zawsze wypiję chociaż raz tą butelkę. Dobra. Tak czy inaczej, tak jest to... No, fajna sprawa. I sobie się nawet mogę powiedzieć, że... Nawet nie cieszy to, że to jest takie wyzwanie. Cieszę na to, że... Może mimo poziomu czy coś, to tutaj będziemy mieć jakieś wyzwania. Grając z magiem. Bo nie ukrywam na wyjaku, większość lokacji, po których chodzimy w podstawowej grze, to wyzwań koniecznie nie stanowi. Co najwyżej może są delikatne problemy z moim skillem, jak w przypadku tego olbrzyma. O, też umiesz pocisk wystrzelić. Okej, i umiesz uniknąć idealnie taktyki. Dobra. Dobra. I zobaczmy, jak sobie poradzisz z głazem. Okej, tak? Okej. Wygrałem. Może i ledwo, ale nadal wygrałem, więc jest dobrze. I tak, łzy larwy, jeśli bym chciał się testować, maska srebrnej łzy. Świetna rzecz pod mistycyzm. Niekoniecznie potrzebna nam, ale mamy to. Wygraliśmy, ugraliśmy, mamy to. Teraz tylko usiądźmy, żeby odmrożenie zeszło. Możemy się rozwinąć swoją drogą? Nie, za mało. Oczywiście, że za mało. Ale dobra. Nie ma co się tym przejmować. Lecimy dalej. Tak. Jako, że tutaj pamiętam gdzie, co, jak, kiedy, tym razem, to dosłownie tutaj to miejsce, które nadciąga, to będzie można pominąć całkowicie. Bo mnie tutaj interesuje tylko i wyłącznie droga do tak naprawdę tej rzeczy, którą chciał Rani. Ale przy okazji zahaczyłbym też właśnie o... No jak to się nazywało? O tą legendarną przyzywajkę. Ale w ogóle mam ten kamienny mieczyk dostępny. A no mam, dobrze. I ewentualnie jeśli nie ten kamienny mieczyk... Znaczy jaki kamienny mieczyk, nie to przyzywajka. Jeszcze chyba gdzieś tu była ukryta jedna bardzo fajna legendarka. Tutaj to chyba. Z tą legendarkę mam na myśli tym razem talizman o bardzo dużej przydatności. Legendarny. Ale jak mówię, jeśli go nie znajdziemy, to tragedii nie będzie. Bo i tak najważniejsza dla mnie rzecz to jest... A, wątek Rani. Jak się tak mam być totalnie... pewny, co jest dla mnie ważniejsze. Dlaczego wątek Rani, co? Gram magiem. Rani jest ludową wiedźmą, czyli... w teorii jest... po prostu czarodziejką mrozu, tak... najprościej to... stawiając i upłycając. Robiąc ten wątek, zyskujemy... co najmniej trochę ciekawych rzeczy. Magicznych. No, ale dobra. Idziemy. Tak czy inaczej. Tutaj pamiętam też szybko trasę prawidłową do wszystkiego, co chcę zgarnąć. Co nie powinno tu być za dużo problemów. Oczywiście nadal możecie się spodziewać, że istnieje prawdopodobieństwo, że coś tutaj zlamie i nie wyjdzie. Ale tja,
szanse są mniejsze niż zazwyczaj, bo... No, jak mówię, tym razem pamiętam co nieco tutaj. Więc wiem, co mi tutaj czeka. Przynajmniej wydaje mi się, że wiem. No, jak jest w rzeczywistości, to wiadomo. Mam do czynienia tutaj właśnie z przeciwnikami, którzy mają, co ciekawe, na tyle dużą stabilność, że nie jestem w stanie ich przełamać. Bo tego, że nie miałem ubrań. To moje dźgnięcia po prostu w niektórych atakach, jak widzicie, ich nie chciały przełamać. Ale dobra. Szybko sobie poraliśmy. Łyknę więc jedną butlenkę. I lecimy dalej. I teraz tak, zaraz będziemy chyba na sekcji, która... będzie już blisko tej legendarki. Jesteśmy już tutaj. Tak, już jesteśmy przy niej. Więc prawie, że kończymy to miejsce. Oczywiście, jak się powtarzam... Wiem, że jest tu chyba gdzieś jeszcze właśnie schowane coś. Wiem, że jest chyba. Wydaje mnie się, że było tutaj schowane coś jeszcze. No pomiędzy oczywiście jeszcze taką piękną rzecz jak czarne oszcze. Mogli nam nakładać okultystyczne, krwawe i zatrute... Więc nawet... Teraz myślę, chyba popiołów. To były tylko popioły? Tak. To są prochy, to tam są popioły, tak. Popiołów właśnie typu fizycznego. Tego najpierw pokonajmy jeszcze ją. No i ten legendarny przyzwaniec, który jest tak naprawdę, no, mimikiem, jest nasz. Więc... mówiąc klasycznie, joink. I przykład, tutaj coś jeszcze jest? Kamień trójeczka, to niepotrzebne. Niepotrzebne dla nic, co. W sensie fajnie mieć, ale... mam nielimitowany kamień trójki, więc to oszczędza nam raptem kilkaset run. Teraz tak, tu jest też ta wielka kula, z której... nie pamiętam, co będzie wypadało poza samym... samym łzą. Więc... nie wiem, czy już sens z nią walczyć. Ale... sprawdźmy jedną rzecz. Dobra, możemy trochę strzizować pojedynek. Więc oczywiście, że to zrobię. Ja miałbym nie zrobić. No ja miałbym nie zrobić. Tylko też będziemy musieli ruszyć trochę bardziej wątek jakby naszej nauczycielki czarów. Też, bo to akurat sobie przypomniałem poniekąd, że istnieje jej wątek, o którym wiem więcej niż bym chciał wiedzieć, patrząc na to, że go nigdy chyba nie zrobiłem. A może zrobiłem, już nie pamiętam. Tak czy inaczej... no, jest po prostu wątek, w którym możemy dostać parę ciekawych rzeczy. A przez parę ciekawych rzeczy mam na myśli chyba jedyny sposób na zdobycie jednego zaklęcia. Który nie wiem, jak będzie skuteczny, ale no... wiem o tym, bo... niedawno jeden znajomy o tym chyba wspominał. Albo jeśli nie znamy, to jakiś... random na czatach. Jedna z dwóch opcji. Tak czy inaczej... no, warto by było po prostu ten wątek zrobić. Chociaż, jak mówię, nawet nie dla samego zaklęcia, co raczej dla przedmiocika, który się tam dostaje fajnego. I tak, gwoli ścisłości mogę nawet wam powiedzieć, co to jest. Jest to sztylet, jeśli się nie mylę, albo miecz prosty, który ma pewną bardzo ciekawą funkcję. Bo jego jakby... Ash of War'em, czyli popiołem wojny, jest coś takiego jak podstawowy czar. Tak. To jest kamienny pocisk. Więc wszystkie rzeczy, które powodują, że właśnie... czy to są mocniejsze same popioły, czy że kosztują mniej, wszystkie takie badziewie na to działają. Badziewie, no... raczej powinienem powiedzieć takie ulepszenia. Więc mogę w ten sposób stworzyć sobie sposób na strzelanie pociskiem kosztującym jeszcze mniej niż normalnie by kosztował. I oczywiście nie będę ukrywał, no ja jestem chętny, żeby tego używać. Tylko no muszę to zdobyć. Okej, okay, mam to do czynienia z dwuręczniakiem. Okej. Okay. Trzeba być ostrożnym, bo zasięg ma dosyć dobry. Obrażenia też nie najgorsze. Ale co dadzą obrażenia przeciwko, powiedzmy, odłamkowi komety? No nic.
I to jest właśnie piękno bycia magiem. Mamy potężne obrażenia magiczne. Bo jakie inne? Da. Na bardzo wiele sytuacji. Przy okazji, dzięki temu, że mam statystyki trochę podbite, te fizyczne, to też właśnie możemy takim rapierem na przykład się obronić, jeśli trzeba. No więc też, że też jest ten cały czar, który w sumie to imituje atak mieczem. Moglibyśmy nawet z niego korzystać, jak trzeba by było. Ale dobra. Hit! Nie trafiłem. Dobra, jeszcze raz. Hit! Okej, w pełni ładowany hit jest w stanie unicestwić takiego dziada. Kometa też jest w stanie? A no jest, chyba. I kometa i hit biją podobnie. Ciekawa rzecz, którą warto zapamiętać. Chociaż może nie tyle, co biją podobnie, co po prostu to jest ich maksymalne życie. I piu! Dobra, nie, ja nie wiem już. Już sam nie wiem, czy biją podobnie, czy nie biją podobnie. Jakby to miało jakiekolwiek większe znaczenie. To, co ma największe znaczenie, to to, że dotarliśmy. Tam, gdzie miałem dotrzeć. Czyli do rzeczy dla Rani. Jak już to dotarliśmy do tego, zdobyliśmy to, to... W sumie nie wiem, czy coś jeszcze tutaj trzeba robić. Jak mówię, jest tutaj jeszcze prawdopodobnie skryta jedna legendarka, ale to prawdopodobnie, bo... pewności nie mam, mogłbym dobrze totalnie mylić miejsca, w których ona była. Ale jest to bardzo prawdopodobne. Więc tak. Jeszcze kiedyś może tu wrócę, jak dostanę potwierdzenie, że to tutaj leżało. A jeśli nie, no to... kiedyś na pewno znajdę. Nie może być tak, że nigdy. I okej. Tutaj już wszystko zrobione, więc lecimy. Jeszcze w tym epizodzie mamy chwilę oddać to wszystko Rani. Okej. Mam nadzieję, że będzie z nas zadowolona. Ja tak poważnie mówiąc, to wiem, że będzie zadowolona, bo... To jest dosłownie i quest. Na tym to polega. W tym momencie. Nie, nie! Uff! Chciałem windę wysłać z portem na dół, ale jeszcze nie teraz. Będę marnował czasa. Potrzebnie. Jestem zbyt rozkażony. Kurczę, teraz mi tak ciągle teraz będzie to chyba męczyło, jakim sobie nie znalazłem wcześniej tego rapiera. Świetna brońka. Taka świetna, że aż po prostu bym chciał ją mieć zawsze. Ah, it was thee, not blithe it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. Oczywiście, że tak. Finally, all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. Okej, to jest świetna rzecz. Korzystam z niej na pewno. Ale jeszcze nie teraz. Thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? You may go. I too am to depart on a journey. No dobra, skoro tak mówisz, to oczywiście, że już nie posłuchamy. Nie, ale poważnie. Walnie ze służby zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Nic z tych rzeczy. Nasza służba dopiero się zaczyna. Chociaż, czy będzie jej się to podobało, czy nie, to trochę inna kwestia. Ale tak, jeśli się nie mylę, teraz dostajemy dostęp do nowego miejsca. Po tym, jak dostajemy tam dostęp, możemy wyruszyć na bardzo ciekawą podróż dalszą. I oczywiście to zrobimy. Przy czym, jak mówię, oczywiście zrobimy, ale nie będzie ona w tym odcinku. Następnym raczej też nie.
Przy czym to, że nie będzie w następnym, jest jakby uargumentowane trochę czymś innym, niż może wam się wydawać, nie dlatego, że nie chce. Właśnie w następnym chcę skończyć wątek naszej tutaj nauczycielki magii. Bo to, co tam możemy dostać naprawdę i po raz kolejny naprawdę można ułatwić życie. Oczywiście mówię o tym nożyku, bo zaklęcie nawet nie wiem, jakie jest konkretnie. To jest jedna kwestia, druga... Nawet nie pamiętam, co tam jeszcze będzie z tego. A nie, dobra, pamiętam, zostaje mi tam jeszcze jedno bardzo fajne zaklęcie. Legendarne. Będzie trzeba to ogarnąć. I tak, szata wiedźmy, spódnica wiedźmy, kapelusz wiedźmy. I proszę. Macie magię zimna. Więc tak, możemy teraz skosplayować naszą panią. Przy czym... Nie wiem, czy będę chciał to robić. Głównie z prostego powodu. To daje prawie zerową obronę. Ale tak, jak widzicie, możemy cosplayować sobie. Tylko no, tak trochę nie najprzyjemniej, bo no, w stopki będzie zimno. Jest jedna rzecz, a druga, no na razie nie mam wystarczająco magii zimna, żeby musieć tego używać, więc wrócimy do karyjskiego rycerza. Tak jak to przystało. Idźmy właśnie dalej. Dobrze pamiętałem. Jej. Zaczniemy tutaj właśnie trochę już exploration i robić to, co nas będzie od nas chciała. Właśnie rani. Ale jak też powtarzałem, no nie zrobimy tego jeszcze teraz. O, czy tutaj coś było? Okej, tutaj nie było. To jest jedno z tych takich miejsc na zmyłkę, jak ja to zwykłem nazywać. Tak, jest pełno tych srebrnych świetlików, fajna rzecz ogólnie. Materiał do krawcenia co ciekawszych rzeczy. I mamy miniaturę rani. Właśnie to, po co przybyliśmy. Tak naprawdę, pokażę wam tylko, że jest to przedmiot kluczowy. Chyba? Tak. Lalka przypominająca wiedźmy rani. Idealnie odwzorowano wszystkie szczegóły. To obojętna lalka stacza przyjemną aurę chłodu. Ale czy aby na pewno jest to tylko lalka? Wykonacie się dokładnie w tym oto momencie. Nie możemy porozmawiać. Nie możemy porozmawiać. A może jednak? Dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Oczywiście. Oczywiście, że to zrobimy. Ale jak mówię, nie teraz. W tym momencie głównie skupiłbym się na czymś innym. Pewnie mówiąc, na powrocie do... O. Tala szkolna, Seral Debat, Kościół Kuki, Rama... Wydaje mi się, że to może być sala debat. No ogólnie właśnie tutaj, bo jest tu jeden boss fight, którego chciałbym wykonać jak na zwieńczenie odcinka. Bo tak czy inaczej będziemy musieli go wykonać i tutaj przyjść, więc równie dobrze mogę to zrobić od razu. Tak. Jest to boss fight, którego pamiętam, że początkowo... Może źle powiedziane. Oryginalnie... No już nie do końca. W moim pierwszym podejściu, tak najlepiej byłoby chyba to nazwać, obawiałem się trochę przez to, co tutaj podczas niego będzie zasłyszane. Ale mogę wam zagwarantować, że nie dość, że to jakby nic poważnego, że usłyszycie, co to usłyszycie, to jeszcze wręcz trzeba go zrobić. Więc ta. Po prostu idźmy się tym zająć.
Tylko no, zanim będę mógł tam pójść, to muszę tu niestety się pomęczyć z takim jeszcze dziadem? Czyżby? A może jednak nie. Dobra, nie muszę. A! Ze mną chcesz pojechać, dobrze. Papa! Udało się. To jesteśmy. Co prawda straciłem jedną butelkę, czy tam dwie, ale idziemy. Idziemy na bardzo dziwnego bossfighta, to wam od razu powiem. Więc bądźcie gotowi na to, że możecie nie ogarnić, co się dzieje. Na rzecz tego, żeby trochę sobie ułatwić życie, weźmy już to. I nawet w ogóle będę mógł tego użyć. A no mogę. Dobra. Powinno skosztować tu większość życia, ale wezmę to już. Bo kurczę, powinien dać ten kostur. Myślałem. Chyba, że jeszcze da radę do kostur? Nie. Dobra, to będzie z rapierem. Trudno się mówi. Mówiłem, że dziwne. Hush, little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. No. Więc oto na czym będzie polegać ten boss fight. Przez pewien czas. Musimy znajdywać tych, którzy będą śpiewać. I ich eliminować. W prostym celu zniszczenia bariery wokół Renali. Jak już jednak tą barierę zniszczymy, zgodnie z tym, czego można się najbardziej spodziewać, to trzeba trochę podźgać. I niestety bariera się odnawia. Ale spokojnie, jeśli ktoś myśli, że taka łatwizna to tyle. Czego się tutaj obawiałeś? Chodziło ci o te dzieciuchy? Nie. To co tutaj widzicie? To zaledwie... powiedzmy, to dziwnie zabrzmi, ale mniejsza połowa, cytując klasykę satyry Netflixa polskiej. A teraz przechodzimy do drugiej połowy. Zobaczmy, do drugiej połowy. Ktoś pomyśli, okej, już wszystko zrobione, ale nie. I oto zaraz będzie to, o czym mówiłem w kontekście tego, że obawiałem się trochę tej walki. O ile Elden Ring nie zdecyduje się skraszować, bo coś długo jest ciemny ekran? Oh, my beloved. Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born. I właśnie, pierwsza rzecz, taka trochę niepokojąca, ale to nadal nie to. I oto właśnie dlaczego obawiałam się tego boss fighta. Conjureth.
Właśnie przez ten tekst Rani. Obawiałam się, że lepiej tego nie robić, jeśli chce się mieć dobre relacje z samą Rani. Prawda jest jednak zupełnie inna, jak już mówiłem. Będzie to bardzo proste starcie, tak odgórnie wam powiem, bo poza paroma zaklęciami tutaj raczej nie ma dla nas wielkich zagrożeń. A te zaklęcia i tak raczej nie zdążą rzucić, jeśli by nawet chciała. Więc tak, to będzie bardzo proste starcie. Ale chcę wam po prostu pokazać, bo wiem, że będzie nam potrzebne zarówno tylko, żeby skończyć wątek mojej mentorki magicznej, jak i właśnie po to, żeby skończyć wątek właśnie naszy tutaj, a właśnie, zarówno Rani, jak i mentorki. I tak czy inaczej mam jeszcze wizerunek Królowej Pełni Księżyca i Wielki Run Nienarodzonych, jakoś tak. Ten run pozwala nam się resetować, natomiast wizerunek, pomijając sam kwestię, powiedzmy, tego, że... co chciałem? Ale tak, natomiast jeśli chodzi o sam wizerunek, poza tym, że jest to wizerunek bardzo potężnej postaci i tak dalej, to ma też bardzo cenną dla nas wartość. Tylko pokażę wam tutaj piękny właśnie opis. Okej. Nie widzicie? Ale ten wizerunek jest dla nas cenny z dwóch powodów. Mogę powiedzieć tak wam w głównej mierze. I uwaga, D jeszcze żyje, co jest dziwne. Ale okej. O, to i wam pokażę dlaczego. Proszę. Oto i dlaczego. Zaklęcie jakieś. Nie mam pojęcia, jak ono będzie działać konkretnie. Poza tym, że robi to samo, co tam było wcześniej, czy przywołuje księżyc, czy zagowe wrogów. Oraz potężny kostur. Z tego, co wiadomo, jest to najpotężniejszy kostur dostępny dla wszystkich z całej gry. Jeśli ma się wysoką inteligencję. Nawet pisze to, że najlepszy z błyskawicznych kosturów. I mogę wam powiedzieć, że definitywnie będziemy chcieć go zdobyć. Ale zanim weźmiemy jedno albo drugie, musimy odnaleźć się do miejsca, w którym będziemy mogli zduplikować ten wizerunek. To też od razu zrobię. Więc po prostu usłyszymy się za chwilę, jak znajdę miejsce, w którym się duplikuje ten wizerunek, żebyśmy mogli zdobyć i jedno, i drugie. Okej. Oj, halo. Elden Ring, ogarnij się. Dobra, ogarnął się już. Już wiem, gdzie możemy znaleźć stosowną rzecz. Ej. Cyj. Powiem szczerze, tak, sprawdziłem to w necie. Nie jest mi z tym źle. Mówiąc wprost, czuję, że musiałem to sprawdzić po prostu, bo inaczej bym tego szukał i szukał i szukał i szukał i nigdy bym nie znalazł. Ej, to gdzie my w ogóle jesteśmy? Chyba nie jest na zewnętrzu. Wydawało mi się, że to powinno być najbliżej zewnętrza. Tak czy inaczej, dobra, jest winda. Więc szybko powinniśmy dotrzeć. I to, co wam pokażę, to będzie właśnie nauka jakby, jak duplikować te... tutaj wspomnienia. Bo prawda jest taka, że zwykłe wspomnienie łatwo zduplikować. Gorzej z tymi, które wymagają od nas... znaczy, tymi, które wymagają od nas, tymi, które są właśnie związane z... no, większymi bossami. Otóż mamy takie coś. O co mi chodzi? I żeby móc zduplikować, trzeba znaleźć pewną rzecz na tego nogach. Pewną rzecz rozwalić. Problem tylko w tym, że nie widzę nigdzie. Co sugeruje, jakbym tego nie mógł zrobić. Chyba, że tutaj jakoś inaczej. Źle kojarzę. Ale nie, no jestem święcie przekonany, że dosłownie to trzeba zrobić. Ale albo ono musi gdzieś dojść najpierw, albo nie mam pojęcia co. Może po prostu rapierem nie jestem w stanie, bo się odbija. No, może trzeba tu jakąś lepszą broń wziąć.
A jak trzeba by było lepszą broń, to nie ma nic lepszego niż pałka. Więc pozwólcie, że zejdę z konia i spróbuję pałką. Czy to zadziała? Też nie. Chyba będę musiał jakiś gdzieś przebieg zrobić pod pałkę. Tak myślę. Ale co legend o pałce się nasłucham w całej serii Souls, tak to tutaj pewnie też jest równie potężna. Może coś trzeba jakby inaczej gdzieś tutaj znaleźć. O, zgniotło mnie. Dobra, wiecie co, muszę chyba dokładnie sprawdzić, jak zmusić to do położenia się. Okej. Więc dwie sprawy. Pierwsza, mniej więcej miałem rację, co trzeba zrobić. I druga, to o czym myślałem, niekoniecznie jest na nogach. Więc ta. Musimy znaleźć w tym przypadku konkretnie inne miejsce. Czyli to powinno być niedaleko, z tego co mi wiadomo. Chyba, że tego faktycznie nie znajdę. To wtedy bym musiał szukać innym mauzoleum. Bo tak, to się nazywa chodzącym mauzoleum. Ale ogólnie tak, to sobie tu będzie łazić. W przypadku tego konkretnego, przy czym to nie jest jedyne, które może zduplikować Renala. To jest pierwsze, które po prostu znalazłem. Gdzieś tutaj w okolicy powinno być tak jakby wzmocnienie skoku dla konia. Wrócił tego, mam na to wskoczyć. Ale no, jak już to wspomniałem i tego nie widzę, co dam sobie znowu czas na zrobienie cięcia, żeby odnaleźć, gdzie to jest. No dobra. Okazuje się, że osoba, która pisała na tamtej stronie, na której to sprawdziłem, prawdopodobnie sobie nas myślała. I jak to zrobić? Dosłownie na YouTubie tym razem zobaczyłem i nie wiem, czy jest to jedyna metoda, ale na pewno jest to metoda, którą ja spróbuję wykorzystać. Tak, ono tutaj łazi. Teraz muszę odnaleźć... Tak, jest tutaj. Właśnie to miejsce. Pamiętam, czy może inaczej niż nie pamiętam. Nie wiem dokładnie, które miejsce, ale z któregoś z tych ponoć da się na to wskoczyć, jak to podejdzie bliżej. Więc życzę mi powodzenia. Tylko znowu czekaj, aż to dojdzie tutaj. I znowu będę musiał oszczędzać czekania. A dla mnie to nie wiadomo, ile będzie. Wiecie co, wpadłem na jeszcze jeden głupi pomysł. Jak widzicie, coś powoli zbliża. Ale co jeśli zamiast próbować na to wejść, spróbujemy z kuszy wyeliminować te rzeczy? Da radę w ogóle? Nie jestem pewien. Tak czy inaczej, to właśnie są tak jakby czaszki i to je trzeba wyeliminować. Da radę! Okej! Okay. Ciekawe. Czyli jeśli bym miał lepszego cela, to może by dało radę to wyeliminować nawet bez wchodzenia. Ale tak czy inaczej. Wydaje mi się, że to będzie trzeba na to jednak jedno sobie niższe zejść. I tak. Jako, że się i tak już bardzo zbliża, to równie dobrze możemy tutaj już poczekać. Czy to będzie bardzo blisko? A w międzyczasie próbować się bawić w to. Ale no. Jak widzicie, da się. Ja nie mam cierpliwości na aż takie rzeczy, ale jest to możliwe. Niemniej jednak... Druga, ostrożnie. Chcemy spaść się. Unalive, no, więc... Ostrożnie. Teraz będzie można to już chyba wskoczyć, jak tak myślę. Jeszcze pozwólmy temu zrobić kilka kroków. I żeby nie było. Dobra. Jednak było za daleko jeszcze. Dobra, spotkamy się może, jak ja to po prostu już będę miał odblokowane. Jak widać, nie umiem dobrze wycenić odległości i innych rzeczy. Dobrze, udało się. Powiem wam tylko tyle, że nie chcecie chyba wiedzieć, ile ja prób musiałem wykonywać, żeby to się wreszcie udało.
zawsze o krok za wcześnie to robiłem. Ale teraz stwierdziłem, że poczekam, aż zacznie się obracać do powrotu i dopiero wtedy wykonam po prostu skok. No i udało się. Nie pozostało już teraz nic innego, jak tylko wyeliminować ostatki czaszek? Jeszcze chodzi, czy już czy te czaszki nie... Przepraszam bardzo, co tu się stanęło? Czemu? Przepraszam, że teraz zginę, bo mi to zrzuciło, ale nie. Dobra, te czaszki są tutaj naturalnie, nie są do rozwalenia. No ale, tak, jak mówiłem, nieważne co. Jak otwieramy to? I wreszcie. Wreszcie. Mamy tu właśnie opcję. Są takie szczątki, dosłownie ciało bez głowy. I można tu powielić wizerunek. I jak mówię, wizerunek królowej pełni księżyca zostanie tu powielony. W każdym z tych miejsc można jeden. Więc no, na tym będziemy kończyć epizoda. Mam nadzieję, że on się podobał i w ogóle. Tak, idziemy odebrać już zarówno zaklęcie, którego może nie użyję nigdy, a może będę używał. No i co najważniejsze, idealny kostur. Bo, no nie będę ściemniał, ten kostur jest przepiękny i nawet dla samego wyglądu z chęcią bym po prostu go używał. No zresztą zaraz wam pokażę, jeśli nie zwróciliście jeszcze uwagi. Nie ma może statystyk, żeby rzucać z niego czarny, ale... A, dam go do tej ręki, ale zobaczcie. Piękny jest, naprawdę. Więc tak. Oto nasz odgórny cel. 60 inteligencji, żeby móc używać tego kostura. Co można się uda jeszcze tutaj trochę, jakby... osiągnąć? W sensie nie 60, ale zawsze trochę więcej. Serio, stać mi tylko na jeden poziom. No cóż. W takim razie może jednak się nie uda. Ale dobra, jak mówię, starczy tego, więc dzięki wam bardzo. No i do zobaczenia już niedługo, bo teraz co, kiedy mam jakiś większy cel, to na pewno maga częściej będziecie widywać. No i tak, po prostu trzymajcie się, no i hej.